Siemaneczko, a dzisiaj będzie zarąbisty ekran do samochodu, czyli Android Auto lub Apple CarPlay, zależy kto jaki ma telefon. Ja sobie coś takiego właśnie zamontowałem w mojej starej Meganie, która po prostu nie ma nic z tych rzeczy, a do nawigowania wiadomo, musiałem używać telefonu tak jak każdy, natomiast teraz, no... to się zmieniło. Słuchajcie, oprócz nawigowania czy słuchania radia internetowego można tutaj zabić nudę na postoju, odpalając sobie na przykład jakąś gierkę. Proszę bardzo, ładujemy z armaty. Można sobie też podriftować. Oczywiście można sobie posłuchać na przykład radia internetowego, jest ich tutaj naprawdę spora lista. Można tutaj również korzystać z różnych innych aplikacji zgodnych z Android Auto lub Apple CarPlay. Wszystko oczywiście zależne jest od tego, jakie aplikacje macie zainstalowane na telefonie. Na przykład Spotify. Ja najbardziej się cieszę tutaj akurat tak naprawdę z nawigacji. Duży, fajny ekran. Mój telefon w końcu będzie mógł odpocząć. Ja będę sobie mógł też posłuchać radyjka internetowego, także koniec z szumiącym radiem. Co prawda w drugiej Megance mam akurat nawigację, ale niestety nieaktualną, więc tak naprawdę tak jakby jej nie było zawsze i tak musiałem korzystać z telefonu. Poza tym nawet gdybym miał tam aktualne mapy, to słuchajcie, korzystanie z tak archaicznej nawigacji i operowanie jakimś tam joystickiem zamiast wpisywania po prostu palcem na ekranie, no to wiecie o co chodzi. No dobra, ale do rzeczy. Ten ekran nazywa się Car ABC D808 z 2024 roku. Jest kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay. Jego cena po 10% rabacie to 827 zł, a kod rabatowy z linkiem znajdziecie w opisie tego filmu. I zaraz Wam pokażę, co dostajecie w zestawie. A w zestawie po wypakowaniu z pudełka pierwsze, co rzuca się w oczy, ulotka dotycząca produktu. Następnie sam ekran, który ma przekątną 8,8 cala. Jego rozdzielczość to 1920x720 pikseli, a jasność do 700 lumenów, także jest całkiem jasny. Oprócz ekranu w zestawie znajduje się również uchwyt montażowy do szyby, a ekran mocuje się do niego na szybko złączce, także bez problemu można go wysunąć i zabrać ze sobą bez odklejania uchwytu. Uchwyt jest regulowany w osi góra-dół oraz ma regulowaną długość ramienia, także bez problemu dopasujecie sobie go w swoim samochodzie. Kolejna rzecz to ładowarka, którą wkłada się w gniazdo zapalniczki, a którą zasilicie wasz ekran. Ma dwa wyjścia, jedno to zwykłe USB, a drugie mocniejsze USB-C, pod które można podłączyć na przykład telefon do ładowania. Kabel, który jest w zestawie, z jednej strony ma wtyczkę USB-C, którą podłącza się do ekranu, a z drugiej strony ma zwykłą wtyczkę USB, mini jacka audio oraz gniazdo kamery cofania. Natomiast ekran ma wejście USB do zasilania, wejście audio-wideo, wbudowany mikrofon oraz wyjście audio. Z tyłu na obudowie znajduje się również czujnik zmierzchu. Oczywiście w zestawie dołączona jest również instrukcja obsługi. Ogólnie całość prezentuje się bardzo dobrze i to w zasadzie tyle. Ten ekranik jest naprawdę cienki, podobno cieńszy niż konkurencyjne ekrany tego typu, natomiast innych nie testowałem, więc trudno mi jest powiedzieć coś na ten temat. Montaż tego jest bajecznie prosty. Jest przyssawka, jest uchwyt, który można sobie wyregulować. Wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce w samochodzie. Najlepiej, jeśli to będzie miejsce po prostu centralne, czyli po środku. Odpowiednio trzeba to wszystko wyregulować, przyssać i to będzie pierwszy etap montażu. Dzięki temu, że jest tutaj szybko złączka, wystarczy ten ekran sobie po prostu nasunąć i gotowe. Proszę bardzo. Idealnie. Mamy przewód, także teraz wystarczy go po prostu podłączyć do urządzenia. Nie, jednak słuchajcie, zanim sobie założycie ekran, najpierw sobie wtyknijcie przewód USB do zasilania tego ekranu. No i teraz wystarczy założyć ekran, przewód jest. Także tutaj mamy już wszystko gotowe, teraz trzeba go zasilić. Wystarczy sobie po prostu włączyć zasilanie i gotowe. I teraz tak, ja nie będę sobie podłączał tego przewodu audio AUX jako źródło dźwięku, dlatego że będę sobie korzystał z transmitera FM, który jest wbudowany w ten ekran. Tak po prostu będzie szybciej i wygodniej. Natomiast w drugiej Megance mam gniazdo AUX i można by było wtyknąć ten przewód, natomiast tak naprawdę im mniej kabli chyba tym lepiej. No słuchajcie, taki patent wymyśliłem, że przewody są schowane pod klapką gniazda diagnostycznego, przez co tych przewodów nie będzie nam się tutaj pałętało zbyt wiele. No i w zasadzie kolejną czynnością to jest parowanie telefonu i ekranu, no ale pominę ten temat, no wystarczy sobie znaleźć na Bluetoothie ekran, włączyć lokalizację i Wi-Fi w telefonie i w sumie to wszystko. Ja już mam to wszystko sparowane. I teraz tak, włączamy sobie zapłon w samochodzie, czyli po prostu prąd.
w gniazdku. Włącza się oczywiście ekran, wyświetla się logo Car ABC i po chwili menu główne. Ja w tym momencie mam sparowane już Android Auto, czyli po prostu mój telefon razem z tym ekranem, więc automatycznie uruchamia się Android Auto. No i tak po chwili macie po lewej stronie nawigację, po prawej, w zależności od tego, czy słuchacie Spotify'a, czy online radio, no to jedno z dwóch. Można sobie kliknąć w dowolny ekran, żeby zmienić jakby położenie tych ekranów, w zależności po prostu od tego, czego potrzebujecie bardziej, czy nawigowania, czy po prostu słuchacie sobie muzyczki i tak dalej. Tak jak wspomniałem na początku, dźwięk z tego urządzenia chcę transmitować do nagłośnienia w samochodzie, czyli po prostu transmitterem FM poprzez zwykłe radio i teraz wystarczy sobie po prostu wyjść z tego do menu głównego. Klikamy tutaj zakończ, klikamy sobie Bluetooth i w tym momencie mamy jakby ustawienia systemowe, Bluetooth, wyświetlacz, dźwięk i tak dalej. Między innymi jest pozycja nadajnik FM. Możecie sobie ustawić dowolną częstotliwość od 76 MHz do 108, czyli tutaj jest chyba jeszcze to końcówka tego pasma, wydaje mi się, wschodniego tak zwanego, o ile się nie mylę. Ja mam ustawione na 96,6. W radiu mam zaprogramowaną tą częstotliwość już pod szóstym tutaj programem, także ja mam akurat sparowane, także dźwięk nadawany jest z tego urządzenia przez FM do waszego radia, nie trzeba żadnego kabelka, natomiast jeśli chcecie, to możecie sobie wpiąć tego mini jacka do AUXa, jeśli takie po prostu w samochodzie gniazdo macie. Tak jak widać na głównym ekranie, jest tutaj podłączenie do iPhone'a, do Androida i korzystanie z Wi-Fi AirPlay. Samo urządzenie ma szereg różnych funkcji, od języka przez jakieś opcje Bluetooth, wyświetlacz, tryby dzienne, nocne i inne tego typu rzeczy. Można sobie też tutaj głośności pozmieniać, jeśli chodzi o nawigację, media czy telefon. Podwójne podłączenie Bluetooth. Nadajnik FM już był, no i oczywiście Wi-Fi. Jeśli chodzi o mój Android Auto, no to wybrałem sobie niektóre aplikacje, które są kompatybilne i które mogą się przydać podczas jazdy, natomiast niektóre odhaczyłem, że w ogóle mi się tutaj nie wyświetlają, na przykład wiadomości akurat, SMS-y i tak dalej. Nie chciałem, żeby to było, natomiast jest telefon i bez problemu możecie sobie z tego urządzenia zadzwonić gdzieś, dlatego że jest tutaj po prostu mikrofon wbudowany, więc nie ma problemu, żeby używać tego urządzenia jako zestaw głośno mówiący. Także podczas jazdy bardzo przydatna rzecz. Tak jak pokazałem na początku, są tutaj gierki, Game Snacks. No jest ich trochę, wszystkich nie patrzyłem, nie testowałem, bo ja akurat nie mam takiej potrzeby, żeby sobie grać w gierki. Ja akurat nie mam za dużo aplikacji zainstalowanych pod Android Auto, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, żeby ich mieć tutaj nie wiadomo ile. Korzystam głównie z nawigacji i słuchania muzyki, natomiast mam tutaj odtwarzacz multimedialny, czyli mógłbym sobie pooglądać film, no ale komu by się chciał oglądać film w samochodzie? W sumie, nie wiem. Sprawdźmy sobie pogodę. Mamy teraz 27 stopni i duże zachmurzenie. Dzisiaj mamy zachmurzenie, najwyższa prognozowana temperatura to 27 stopni, a najniższa to 14 stopni. Słuchajcie, jeśli chodzi o radia internetowe, no jest ich trochę tutaj. Wszystkie te najważniejsze, najpopularniejsze stacje radiowe oczywiście są. Natomiast tak naprawdę możecie sobie wyszukać tutaj radio, które gdzieś tam nadaje sobie w internecie, niekoniecznie w Polsce. Poza tym, jeśli włączymy sobie radyjko, tutaj mam akurat włączoną nawigację, to po prawej stronie wyświetla się tytuł piosenki, nazwa wykonawcy i w ogóle okładka singla czy płyty, także no wreszcie trochę nowoczesności w tym samochodzie. Dźwięk nawet ten transmitowany przez FM jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie będę włączał ze względu na prawa autorskie, ale zaufajcie mi, jest naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o jasność ekranu, to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeśli nawet przyświeci wam słońce prosto w ekran, nie ma problemu, nadal będzie super czytelny, także pod tym względem naprawdę nie ma się do czego doczepić. I teraz taka sytuacja, wsiadamy do samochodu, nasz telefon jest zawsze sparowany z tym urządzeniem, więc po przekręceniu stacyjki czy tam włączeniu zapłonu, ekran automatycznie się uruchamia, automatycznie łączy się Android Auto, także nie trzeba tutaj nic włączać, po prostu to jest bardzo komfortowe, nie musimy po prostu myśleć o tym, wchodzimy sobie do samochodziku i to wszystko nam się automatycznie uruchamia i to dosyć szybko, sami widzieliście. A teraz iPhone 12, czyli Apple CarPlay
CarPlay. Łączenie wygląda dokładnie tak samo jak na Androidzie, natomiast całe to menu, te ikony, to wszystko wygląda zupełnie inaczej, no bo to jest po prostu inny system i też to, co się wyświetla na ekranie, uzależnione jest od tego, co macie zainstalowane po prostu na telefonie. Nawigacja, jak to nawigacja, też inaczej zupełnie wygląda na Apple niż ta na Androidzie, czyli googlowska, ale oczywiście kto co lubi, do wszystkiego da się przyzwyczaić. Ja akurat jestem gościem, który używa Androida, natomiast niektórzy członkowie mojej rodziny używają właśnie iPhone'a i taki oto ekran mają przed sobą, gdy wsiadają do samochodu. Słuchajcie, jeśli chodzi o nawigację, to akurat tak się złożyło, że akurat wróciłem z długiej wakacyjnej trasy 1200 km i przez całą tą trasę ta nawigacja działała tak, jak powinna, czyli dobrze. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że sygnał GPS sczytywany jest z telefonu, więc nie można go schować gdzieś do schowka, bo wtedy może nie działać tak, jak powinien. Także wystarczy, że będzie sobie leżał gdzieś w samochodzie na widoku i wtedy będzie ok. Podróżowanie z takim ekranem odciąża totalnie telefon, serwuje fajną muzyczkę z internetu i naprawdę świetnie nawiguje. Ja jestem bardzo zadowolony i nie wiem, dlaczego wcześniej sobie czegoś takiego po prostu nie sprawiłem. Ubolewam, że nie mogłem Wam tutaj w filmie puścić trochę muzyki, no bo niestety prawa autorskie. Ogólnie ekran sprawdził się świetnie i jeśli miałbym polecić, to mogę zdecydowanie go polecić. No i warto skorzystać z 10% kodu rabatowego, który zamieściłem w opisie filmu. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!